Katulianka, super, że jesteście! Dzisiaj pokażę Wam nowe laleczki Enchantimals, które kochają zwierzątka. Dziewczynki, które mieszkają w magicznym lesie i opiekują się zwierzątkami. Okej, cena zestawu, zaraz zaczniemy je powoli otwierać. Zobaczcie, to pierwsza laleczka Felicity Fox z malutkim, słodziutkim liskiem. Dobra, zabieram się do otwierania. Okej, tu świetna laleczka Felicity Fox. Zobaczcie, jaka jest podobna. A nie ma też ogonek i jakie fajne włoski. I też ubranie jest ekstra i taki ładny tatuaż. A to jej zwierzątko, Frik. Zobaczcie, jakie są podobne. Mają takie same uszka i w ogóle jakie są podobne. No super, Lenka. Świetne. I ta dziewczynka, ona jest nieustraszona. Wow. Liderką zespołu i nie panikuje nigdy. I jest super, wiesz, odkrywa różne rzeczy. Ma talent odkrywcy. Świetne. I one mają też te laleczki też swoje zwierzęce moce. Jakie? No i ona ma wyostrzone zmysły, tak jak lis. Mówię ci. I porusza się bezszelestnie. Jest czujna. Ekstra, nie? Ekstra! Okej, to co, lecimy dalej? Tak. Z laleczkami? Okej. A oto Bribany i jej zwierzątko Twist. Okej, otwieramy, Lenka? Tak. Zobaczcie, ta Bribany jest bardzo podobna do swojego zwierzątka Twista. Rzeczywiście. Tak. Ej. Ale ma fajne uszy. No, świetne. Ona jest chyba najsłodsza z tych wszystkich laleczek, nie? I zobaczcie, ma nawet ogonek. No. I zobaczcie, jakie ma ładne buciki. Pokaż, Lenka. Wow. I takie jest puszysta tu. No super, Lenka. Mhm. Okej. A jej zwierzątko, zobaczcie, jaki ma tutaj fryz. Świetny. Tak. Okej. I powiem ci, że ta Bribany, ona jest bardzo pomysłowa. Jest pełna energii. I uwaga, byś się nie spodziewała chyba. Co? To jest majsterkowiczka. Jakie ma zwierzęce moce? Doskonały słuch. No to chyba... Wiadomo czemu. Tak. I skoczność. Jak króliczek. Super, nie? Okej. Okay. Otwieram dalej, nie, Lenka? Tak. A oto Rozna Lamp ze swoją słodką owieczką. Okej, okay, otwieramy. Tak. Zobaczcie, jakie mają afro. Jaka ta owieczka jest słodka. Owieczka. Po prostu afro ma, jakie czaderskie, ale to też. No. Fajne, bo afro z góry jest czarny. I zobaczcie. Afro z góry jest czarny, a tu jest białe, tak to fajnie wygląda. Tak, i zobaczcie, ma nawet uszka. Nie, uszka takie na dół, takie jak owieczki mają. No. Ale czar. Świetne jest. Okej, okay, trzymaj. A tu ma buciki. Takie buciki i taką sukienusię. Okej. Okay. I Lorna Lam, powiem ci, jest, uwaga, urodzona sportsmenka. Czyli? Lubi sporty różne. Ten wielbicielka gier zespołowych, wiesz, jak granie w piłkę, albo w siatkówkę, albo coś. I zwierzęca moc to jest zwinność. Super, okej. Okay. To otwieramy kolejne zestawy. Tak.
oto następna laleczka Karina Koala. Okej, okay. I otwieramy. Zobaczcie, to następna laleczka Karina Koala. I zobaczcie, ma też uszka tak samo jak jej zwierzaczek. I patrzcie, jakie ma czadeckie buciki. Poczekaj. To są w kształcie koali? Tak. No nie, zobaczcie. O, i ma podobną sukienkę do tej. Do tej, co jest z króliczkiem? Tak. Tylko ma takie różowe futerko. Mhm. I nosek ma taki, jak też brązowy, jak ta koala. Super. Okej, Lenka, powiem ci tak, że Karina Koala jest, uwaga, ona jest silna i delikatna zarazem. Jest zaangażowana we wszystko, co się dzieje wokoło. A jej zwierzęca moc to zręczność. Świetnie. I oto następna laleczka Tiny Tartu. Wow. Ze swoim słodkim żółwikiem. I to jest zestawik z rowerkiem. Otwieramy. Tak. Tiny Tartu jest bardzo podobna do swojego żółwika, ale zobacz, jaki on jest słodki. Wow. Czad. Czad. I zobaczcie. Tadam. Oto rowerek dla nich. Super. I właśnie ona też zgina nóżkami. A musi, bo musi jeździć. Tak. Okej, okay, tutaj. Nie uwierzycie. Kaski! Zobaczcie. Kask dla żółwika. O nie. A, super. Trzeba zapiąć, tak to poprawić. No, zapina się. Tak fajnie wygląda bardzo. No wiem, tak na boku, nie? Ale zapniemy, da się zapiąć? Da się. To spróbuj. Pokaż. Nie, padnę chyba, jak go zapniesz. Pokaż. O nie, więc zobaczcie. Po prostu odjazd. Żółwik w kasku. Świetnie. Żółwik w kasku, nie mogę. O, i ta też ma kask swój. Identyczny jak żółwik. Tak. Tylko, że większy, zobaczcie. Tu z takim kwiatuszkiem, tak? Chcesz kwiatuszek? Mhm. I, ej, kaski są, mają kształt skorupy. Tak. Żółwia. Okej, okay, no to co? Zobaczmy, jak wygląda na rowerku. Cały zestawik. Zobaczcie, jak fajnie! Cześć, cześć, przyjaciółki! Cześć! Super. Fajna zabawa, Lenka? Tak. Okej, okay, to lecimy dalej z kolejnej zestawy. A oto Brain Bear i dwa niedźwiadki. Dokładnie, otwieramy. Tak. Oto Brain Bear. Zobaczcie, on ma jeszcze takie dwa słodziutkie, fajne niedźwiadki. No, ona ma bardzo duże włosy, nie Lenka? Pokaż. No. Długaśne i takie gęste. Tak. Naprawdę. Największe na razie największe z wszystkich laleczek. Prawda? Chyba. I cóż tu mamy? Lenka. Piknik? Tak. Zobaczmy, co jest w środku. Okej. Okay. Otwieramy. Wow, zobaczcie, mam chlebek. Wow. Fajne. Tak samo mamy. Miodek? To jest miodek. Ekstra. I co jeszcze? I... picia! Zobaczcie! No, bo przecież na takim pikniku to się może coś pić, nie? No. Fajne. Świetne. Super, to lecimy z kolejnym zestawem. Tak. A oto Merit Mankey i jej małpka. Uuu, ale zestawik. Otwieramy. Tak. Mają takie same ogonki i uszka takie same. Pokaż. Uszy, a jak wszystkie inne. I tu uszy takie małpkowe. I ogonek. Świetnie. Ona ma też ogonek jak małpka. Merit Mankey. I co jeszcze ma? Zobaczmy. Uuu.
Czyżby ona chyba sprzedaje takie rzeczy? Mhm. Zobacz, ma sobie taki wóz. I to jest, wygląda. I chyba jest lemoniada. Pokażmy, poczekaj. Tak, i tu mamy dwa takie kubeczki z łąką, ananasik i bananki jeszcze, nie? Tak. I tutaj jest taka szafeczka. Aha. I tutaj też, możemy powiedzieć. I... To skąd można ściągać, nie ręka? Tak, właśnie mam to powiedzieć. Można zapinać, ciągać i bawić się tym do oporu. Mhm. Zobaczcie, i ten wózek wygląda jak mapka. Uszka. A tutaj ta rączka wygląda jak ogon małpki, tak. Zawinięte. I ostatni zestaw, lecimy, tak? A oto Fluffy Bunny i Danessa Deer. Tak, dokładnie. No. Ten jolek jest świetny. Największy zestaw ich chyba. No to co, otwieramy? Tak. A oto Fluffy Bunny i Danessa Deer. Zobaczcie, jakie mają fajne kapelusze. Kapelusze są ekstra. No. Takie wiecie. Eleganckie, nie? Tak. I one są chyba jakimiś kwiateczkami. Zobaczcie, tutaj są kwiatuszki. Super, a tutaj co jest? Taka... Szpadelek. A nie, to nie szpadelek. Szpadelek tu jest. O, tu jest taka szpadelek, mała opatka mała. A to jest tam takie malutkie widełeczki takie do działania. Tak. Super. I to koneczko chyba jest. Zobaczymy. Okej. Okay. Wow! Super. A pokażmy tą drugą jeszcze. Zdejmijmy z tego jelonka. Będzie. Ok, to zobaczmy na dokładnie tą Danessę Deer. Dobrze mówię, Lenka? Tak. Ok. Ok, ona ma takiego jelonka. Ups, dobra. Jelonka pokaż. Jelonek jest fajny, nie? Mhm. Dobra. Taki koszyczek jest jeszcze. I jest bardzo podobne, ma też takie rogi. Mhm, dokładnie. Jest super, Lenka. Mhm. A zobacz, jakie mają fajne buciki. Pokaż. No, super. Naprawdę ekstra. Okej. Okay. Tak. Zobacz, jakie są słodkie te Enchantimals. I oto moje cała kolekcja. One są z firmy Mattel. I są bardzo, 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 bardzo fajne. Wow. Naprawdę fajne. Tak. Można się nimi fajnie bawić. Okej, ja już będę się nimi bawić i robić im domek. Zobaczcie na mój brat się bawi tymi jajeczkami. Cześć Marcel. Hej. Cześć, pomachaj. Pomachaj. Jej. Spodobał ci Marcel? Tak? Pokaż. Ojej. Tam chyba się najbardziej podoba. Też mu się ten rowerek podobał, nim jeździł, bo to jest jak autko trochę dla niego. Ale jak zobaczył, nie ręka, to nie chciał wyjść. No i ręka pozwyła się trochę pobawić, prawda? Tak. Marcelku, nie pogubisz nic, tylko nie, będzie grzeczny. Grzecznie się bawi. O. Marcel! Yeah. Powiedz coś, Marcel! Oj, powiedz coś. Powiedz coś jeszcze, no powiedz. Oj. To, a powiedz coś tak fajnie, Marcelku. Powiedz, co to jest? Żółwik mały, tak? Mały żółwik. Marcel, powiesz coś? O, jaki super powiedział. Przewrócił się, tak? Marcelku, przewrócił się? Przewrócił się? Ale już chodzi, dobrze, tak? Wszystko w porządku. Marcelku, papa, Marcelku, papa. Pomachaj, papa. Jeee, żegnamy się z widzami.
a wy tak sobie siedzicie i siedzicie. Chodźcie w tą podróż, a nie. Dobra, już dobra, idziemy. Ok. Hej, w jaką podróż? O co chodzi? Idziemy odkrywać nowe przygody w tym lesie. A, okej, to fajnie, super, chodźmy. Wow! Hej, uwaga, uwaga! Mało co im się rozjechało moje misie. Już wiem, nic się nie martw, przecież umiem jeździć. Krzyczałam tak dla zabawy. A, to okej, bo już myślałam, że to jest naprawdę. Hej, małpko, co chcesz zjeść? Banana. Dobrze, już ci daję banany. Proszę. Lenka! Co? Spieszałam, co miałeś iść spać. Jeszcze się bawisz? Tak, a co? Nowymi laleczkami? Mhm. No nie, Lenka. Dobrze, już idę spać. Tylko się pożegnam, pa! No masz szczęście, że to jest dzień wolny od szkoły, to możesz sobie jeszcze długo pospać. Ale już wystarczy. Pa, pa, laleczki, tak? Tak, pa! Okej, jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie, pa! Así que empieza con pasión a un dolor de cabeza.